Inauguracyjny pojedynek polkowickich koszykarek wzbudził duże zainteresowanie publiczności. Na trybunach hali przy ulicy Dąbrowskiego zasiadł komplet widzów. Oficjalnego otwarcia sezonu w Polkowicach dokonał Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic, a symboliczną pierwszą piłkę wyrzucił w górę prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet Wiesław Zych. Zanim rozpoczął się mecz, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego szkoleniowca Andrzeja Nowakowskiego, który w Polkowicach spędził 3,5 roku i na zawsze zapisał się w pamięci kibiców. Potem rozpoczęły się sportowe emocje, których było sporo niemal przez cały mecz. Pierwsze punkty zdobyła spod kosza ukraińska środkowa z Polkowic Waleria Berezyńska. Szybko odpowiedziała jednak Kiara Buford, a po chwili pierwszą trójkę odpaliła Laila Palau. Przez całą kwartę numer 1 mecz był bardzo wyrównany. Prowadzenie zmieniało się czterokrotnie, a remis był 5 razy. Po 10 minutach na tablicy świetlnej widniał wynik 16-16. W drugiej kwarcie podopieczne trenera Winnickiego systematycznie powiększały przewagę. Za sprawą głównie Berezyński oraz Palau dystans punktowy pomiędzy drużynami wzrósł po 20 minutach do 13 oczek. Po zmianie stron pruszkowianki nie dawały za wygraną i starały się mozolnie odrabiać straty. Polkowiczanki jednak utrzymywały przewagę. Po 30 minutach było 59-45 dla gospodyń i wydawało się, że w ostatniej kwarcie nie będzie emocji. Niestety nasze dziewczyny zaczęły mnożyć błędy i na 5 minut przed końcem prowadziły już tylko 61-55. Kto wie, czy wówczas nie miało miejsca zdarzenie, które zdecydowało o końcowym wyniku. Sydney Colson nie trafiła do kosza z dość łatwej pozycji, a chwilę później 3 punkty zdobyła Palau i strata pruszkowianek zamiast zmaleć wzrosła. Kilka chwil później Palau pokazała przebłysk geniuszu. Hiszpanka popisała się kapitalnym podaniem z linii końcowej pod koszem, po którym Belinze Snell nie pozostało nic innego jak skończyć tę akcję. Kompletnie zdezorientowane rywalki pozostawiły jej bowiem otwartą drogę do kosza. Wówczas było 66-56 i losy pojedynku inaugurującego sezon w Polkowicach zostały rozstrzygnięte. Inauguracyjny mecz sezonu w Polkowicach był mocno szarpany, pełen chaosu i błędów, ale i emocji. Na pewno mógł się podobać kibicom. Widać pewne braki kondycyjne, widać pewne braki w zrozumieniu taktyki gry, ale bardzo dobrze zagraliśmy drugą kwartę. Tak naprawdę to druga kwarta dała nam kilkunastopunktową przewagę. Później mieliśmy szansę kontrolować ten mecz. Kali Bennett trafiła jedną trójkę trafiła z gry, ale dwie w ostatniej sekundzie. Tak troszeczkę szczęśliwie, niemniej jednak te dwie trójki utrzymały ten dystans około 10 punktów, później dwie straty, dwie kontry, ale tak jak tutaj trener Prawucki powiedział, z drugiej strony Pruszków nie wykorzystał lay-upu spod kosza i tam przestrzelił kilka free throwsów, także my zachowaliśmy zimną krew w końcówce, widać tutaj doświadczenie naszych zawodniczek, tych, które mają brać ciężar gry na siebie. Widać to było w końcówce, wyszliśmy na kilkunastopunktowe prowadzenie i dowiedzieliśmy to prowadzenie do końca. Zawsze pierwsze mecze, nigdy nie wiadomo kto jak zagra, tak w jakiej jesteśmy dyspozycji, w jakiej drużyny są w formie. To jest duża niewiadoma w tych pierwszych meczach. Tak samo było widać to dzisiaj na boisku, ten mecz miał wiele odsłon. Raz grałyśmy lepiej, raz grałyśmy gorzej, 3 akcje wybroniłyśmy za chwilę, poszły jakieś 2 głupie straty. Ale z końcowego wyniku trzeba się cieszyć, bo tak jak trener wspomniał, miałyśmy problemy zdrowotne. Teraz myślę, że nadszedł czas już takiej cięższej pracy. Mam nadzieję, że trener nie weźmie tego aż tak mocno do serca, ale musimy popracować przede wszystkim w obronie, bo jeszcze się nie rozumiemy do końca. No i tyle, no i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Trener ekipy gości Adam Prabucki oraz zawodniczka lidera, znana doskonale w Polkowicach z kilku sezonów spędzonych w CCC, Anna Pietrzak, także podkreślali sporą ilość błędów. Myśmy popełnili troszeczkę błędów. Przede wszystkim przegraliśmy zbiórkę w ważnych momentach, gdzie staraliśmy się dogonić gospodarzy. Nie trafiliśmy spod kosza, bardzo słaba skuteczność nasza z rzutów wolnych, jak również w decydujących momentach 3 razy zgubiliśmy piłkę, gdzie można było złapać styk przy kontrataku. Także plus niecelne spod samego kosza bodajże 4 razy. Myślę, że to jest ta różnica, którą widać tutaj na wyniku. Stworzyłyśmy dobre widowisko i pokazałyśmy charakter. No i niestety chyba ta młodość troszeczkę tutaj na naszą niekorzyść. Szczególnie w takich właśnie w końcówce, w najważniejszych momentach,
zmyliłyśmy się spod kosza, szczególnie tutaj w drugiej kwarcie te trzy straty pod rząd chyba trochę nas tak dobiły. No jednak cały czas się uczymy, no tutaj mogę powtórzyć to, co trener mówił, no za bardzo słaba skuteczność z rzutów wolnych, gdzie powinniśmy mieć na pewno większą, no i cały czas mamy problem jednak z tą zbiórką, no przegrałyśmy tutaj dosyć solidnie. Jednak wydaje mi się, że wstydu nie przyniosłyśmy, dałyśmy z siebie wszystko i byleby tak dalej. W swoim pierwszym pojedynku sezonu 2012-2013 koszykarki CCC pokonały lidera Pruszków 70-57. Najwięcej punktów dla CCC rzuciła Waleria Berezyńska 15 oraz Magdalena Leciejewska 14. W kolejnym meczu polkowiczanki zmierzą się także we własnej hali z Rołem Rybnik. To spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą sobotę o godzinie 17:45.